Odbieramy telefon. Halo? Halo, witam, cześć. Panowie. Cześć, cześć. Witam pana Citko, pana Stanowskiego, chociaż dzisiaj na ty. Tak jest. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie nie dotyczące piłki nożnej, chociaż to ma wspólnego z euro. Wiem, jest troszeczkę skomplikowane. Co panowie myślą na temat, że UEFA zabroniła Niemcom zrobić tej iluminacji farb LGBT? Bardzo dobrze. Bo ja chciałem tylko moje zdanie powiedzieć, że piłka nożna powinna być wolna od religii, polityki i wszelkiej ideologii. Co panowie myślą o tym zakazie? Dziękuję. Dziękujemy. Oczywiście. Ja jestem jak najbardziej za, tym bardziej ten ruch, no to nie jest nic dobrego. Ale za czym jesteś, że nie można wyjść na stadion, który ma barwy tęczy? Co ci to przeszkadza? Nie, ale no to jest, wiesz, popieranie jakiejś ideologii. No ale jakiej ideologii? Takiej, żeby wszystkim było dobrze, niezależnie od preferencji seksualnych. No, masz dzieci? Mam. No to uważaj, jak tam ci przyjdą, będą w klasie robić, uczyć te dzieci. Znaczy, nie wchodźmy w to w głębiej, no bo to jest ruch, który tak naprawdę... A czekaj, no ja się muszę zainteresować, co w tej szkole, no to bo poczytaj, ja tak to wysyłam poczytaj. Dziecko do szkoły, a tam są... Widziałeś parady? Ja byłem jak w Szwajcarii, też widziałem te parady u nas. No to jest golizna i wiesz, i rób ta, co chce ta i... No i po takiej... dobrego, no, ja jestem przeciwny, no ja mam takie zdanie swoje, jestem przeciwny. Okay. A po takiej paradzie naszła cię chęć, żeby na przykład zostać gejem kiedyś? Nie. No właśnie, no to. Nie, ale to po co? To się nie da zaradzić przez przykład, patrzenie. Ale nie, znaczy ja nie wiem, o co oni walczą, bo ich nikt nie prześladuje. Mhm. Tylko mówię, no ta mniejszość, jak dasz im paluszek, chce dwa paluszki, trzy paluszki, cztery paluszki i tak dalej, no. Nie wchodźmy w to, bo to jest, wiesz, temat taki ten, ale...